Cześć! Lunch zjedzony? Poluzuj pasek i przygotuj się na więcej. Co się stanie, gdy zjesz spleśniały chleb? Dokładkę? Taki scenariusz. Jak zwykle spóźniasz się do pracy lub szkoły, ale zanim zaczniesz, musisz jeszcze wrzucić coś na ząb. Nie ma mleka i płatków, żeby zrobić musli, ale jest kromeczka chleba na szafce. No i proszę. Wrzucasz do tostera, smarujesz masłem i dżemem i voilà! Ale zaraz, co to za zielony nalot na skórce? Czy to nie pleśń? Tylko trochę na rogu, więc chyba wystarczy odkroić ten kawałeczek i można zjeść resztę, prawda? A może poszukać kawałek chleba, który nie będzie miał tego włochatego syfu? Czekaj, czekaj, nie chcesz tego i zaraz dowiesz się dlaczego. W międzyczasie kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek powiadomień, by nie ominąć żadnego filmiku po jasnej stronie życia. Czy to bezpieczne zjeść czystą część spleśniałego chleba? Drodzy jasnostronowicze, nie ma czegoś takiego jak czysta strona spleśniałego chleba. Po prostu usuńcie ten zwrot ze swojego słownika. Dziękuję, ale serio, nie stroję sobie żartów. Te małe, zielonkawe kropki to tylko wierzchołek góry lodowej. Przyjrzyjmy się temu lekko spleśniałemu chlebkowi z bliska. Ble, wiem, że obrzydliwe, ale trzeba to zobaczyć. Z tego bez wątpienia nieprzyjemnego punktu widzenia możemy przeanalizować anatomię pleśni, by zrozumieć, dlaczego jedzenie czystej części chleba czy kromki jest niebezpieczne. Okulary są, notki są i mądra pozycja jest. Zaczynamy! Pleśń to zasadniczo mikroskopijny grzyb, który wygląda jak cieniutkie odpowiedniki jego jadalnych kuzynów. Zacznijmy od góry, czyli od zarodni. To jest wierzchnia część, która szpeci chleb swoim wyglądem. Zarodnia jest przyczepiona do łodyg zwanych sporangiforami. I tak jak inne rośliny, pleśń ma korzenie zwane ryzoidami, które są widoczne tylko pod mikroskopem. Mogą wrastać głęboko w jedzenie, tworząc rozłogi, które z kolei łączą się z innymi zarodniami, tworząc całą sieć połączeń. Mam nadzieję, że robisz notatki, bo to może pojawić się na sprawdzianie. Oj, dobra, psorze, proszę wrócić do sprawdzania testów. Pleśń to coś więcej niż tylko mechaty zielony nalocik. On również ma swoją naukową nazwę. To zarodniki, które są bardzo łatwo przenoszone w powietrzu, jak dmuchawce przez łąki, tylko obleśne i niebezpieczne dla zdrowia. Wtedy lądują na wilgotnych powierzchniach i formują białe, puchate warstwy, zwane strzępkami. Tak pleśń się rozmnaża, więc nie ma możliwości, żeby na takiej kromce chleba był jakikolwiek czysty fragment. Odłóż to. Tak, do ciebie mówię. Jeśli myślisz, że pleśń zaatakuje tylko tą jedną kromkę, a resztę chleba zostawi w spokoju, to się nieźle zdziwisz. Dr Marianne Gravely z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych mówi, że im większe jedzenie, tym łatwiej jest korzeniom tej pleśni je przebić. Ale przecież robisz tosty, co nie? Czy gorąc po prostu nie zabija pleśni? Teoretycznie pleśń umiera w bardzo wysokiej temperaturze, ale twój toster się do tego nie nadaje. Najlepiej i najbezpieczniej wyrzucić cały chleb i kupić świeży. Ale dajmy pleśni mały kredyt zaufania, ponieważ uwierz lub nie, spożywamy ją codziennie. Pleśń jest specjalnie kultywowana w różnych typach błękitnego sera, takich jak Gorgonzola, Stilton czy Roquefort. Są też sery, takie jak Brie czy Camembert, które są produkowane z białej pleśni. Nawet sos sojowy robi się z pleśni. Co więcej, pleśń uratowała nasze życie miliony razy.
Pewnie słyszeliście o historii szkockiego naukowca Aleksandra Fleminga, który w 1928 roku przypadkowo odkrył najbardziej znany antybiotyk świata, penicylinę, dzięki pewnej odmianie pleśni, znanej jako Penicillium notatum. Ale chociaż pleśń jest używana do produkcji serów i leków, nie oznacza to, że możesz jeść spleśniałe jedzenie w swojej kuchni. Mówimy zwykle o pleśni jako jednej rzeczy, ale na świecie istnieje co najmniej 100 tysięcy różnych odmian pleśni i każda z nich może wyrosnąć na jedzeniu. Oczywiście wiemy, że pleśnie z rodzaju penicillium używane w produkcji serów i lekarstw nie zrobią nam krzywdy. Ale nie wiadomo, który dokładnie typ pleśni wyrośnie na twoim jedzeniu, więc czy warto ryzykować? Efektów ubocznych spożywania pleśni nie wolno lekceważyć. Od niewinnej niestrawności po naprawdę poważne skutki, np. reakcje alergiczne, problemy z oddychaniem, drżenie mięśni i zatrucia połączone z wymiotowaniem i biegunką. To nie są przyjemności. Niektóre pleśni nawet powodują raka. Najczęściej spotykana odmiana na chlebie to Rhizopus stolonifer, szerzej znana pod nazwą rozłożek czerniejący. Wszyscy ją znamy. Włochaty, bladozielony nalot z czarnymi kropeczkami. Rozłożek czerniejący może wywołać śmiertelną infekcję grzybiczą, znaną jako mukormykoza. Może zablokować przepływ krwi, a w ekstremalnych przypadkach zablokować dostęp tlenu do komórek, co może skończyć się śmiercią. Jak tylko zobaczysz pleśń na swoim chlebie, od razu go wyrzuć. Nawet się nie zastanawiaj. Ktoś może pomyśleć, że nie powinno się marnować jedzenia. Lepsze to niż dziabnięcie toksycznego grzyba, który może cię zabić. Oto kilka innych produktów spożywczych, które lepiej od razu wyrzucić, jak tylko zobaczysz na nich pleśń. Świeże mięso, bekon czy hot dogi. Te produkty mają w sobie dużo wilgoci, dzięki czemu pleśń wrasta głęboko pod powierzchnię. Gotowane resztki mięsa, drobiu, zapiekanek i makaronu. Te potrawy także mają w sobie dużo wody, która stanowi doskonałe środowisko rozwoju pleśni. Miękkie sery. Ser biały i ser śmietankowy oraz wszelkie sery kruszone, pokrojone i tarte. Jogurty i śmietany. To łatwe cele dla pleśni, więc wyrzuć je nawet jeśli widzisz tylko malutką kropeczkę pleśni. Dżemy i powidła. Pleśń ma słabość do słodyczy, tak jak my. Miękkie owoce i warzywa, takie jak truskawki, ogórki, brzoskwinie i pomidory. Im miększe, tym łatwiej pleśni w nie przeniknąć. Ale nie jest aż tak źle. Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wciąż możesz jeść niektóre produkty spożywcze, które są tylko częściowo pokryte pleśnią. Twarde salami i suche, wędzone szynki. Wystarczy zeskrobać pleśnie nożem. Twarde sery – Asiago, cheddar, pecorino i parmezan. Odkrój przynajmniej 2,5 cm wokół i poniżej spleśniałego miejsca. Uważaj, by nie dotknąć pleśni nożem, inaczej możesz doprowadzić do powtórnego zakażenia. Błękitne sery – to oczywiście sery z pleśnią zdatną do spożycia, dopóki to pleśń uzyskana w procesie produkcji. Twarde owoce i warzywa – na przykład papryczki, kapusta i marchew. Ponieważ są trochę twardsze, ich powierzchnię nie jest tak łatwo przeniknąć. Oczywiście można kierować się zasadą odcinania 2,5 cm. Ale lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Istnieją metody zapobiegania powstawaniu pleśni na jedzeniu przynajmniej przez jakiś czas. Wszystko zależy od sposobów przechowywania jedzenia. Zamykanie w plastikowych opakowaniach to dobry sposób, by trzymać zarodniki z daleka. Nie zostawiaj łatwo psujących się rzeczy otwartych przez dłużej niż 2 godziny. Resztki zjadaj jak najszybciej w przeciągu 3 do 4 dni. Jeśli usuniesz pleśń z twardego sera, umieść go w innym, czystym pojemniku. Puszkowane jedzenie powinno się wyjąć z puszek po otwarciu i umieścić w szczelnie zamkniętym szklanym lub plastikowym pojemniku.
Twoja kuchnia powinna być również odporna na pleśń. Czyść lodówkę regularnie. Używaj tylko świeżo wypranych ściereczek, ręczników, czystych gąbek i mopów. Jak tylko poczujesz zapach stęchlizny, oznacza to, że pleśń już się zadomowiła gdzieś w Twojej kuchni i z pewnością osiądzie na jedzeniu. Staraj się utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie niższym niż 40%, gdyż pleśń uwielbia wilgoć. I na koniec rada od profesora. Zawsze wypatruj twarzy grzybiarzy. Tak trzeba żyć. I co? Zdarzyło ci się zjeść czystą część spleśniałego chleba? Daj znać, co się działo w komentarzach poniżej. Jeśli nauczyłeś się czegoś nowego z tego filmiku, daj nam łapkę w górę i podziel się wiedzą ze znajomymi. Kliknij subskrybuj i dołącz do jasnej strony życia.